No i co, podobało się? Pan żartuje. Nie, no przed chwilą żartowałem. To znaczy, ja w sensie, że pan żartuje, pytając się, czy mi się podobało, o. To znaczy, co, nie podobało się? Bardzo się podobało. Aha, no widzi pan. I teraz, jeżeli pan pożyczy ode mnie 3 żarty tygodniowo, to w ramach promocji nie będzie pan musiał za nie płacić. No. Ale to znakomita promocja. Tylko dla posiadaczy karty stałego klienta. O, ja mógłbym taką kartę otrzymać? Oczywiście, bardzo proszę. Dziękuję. Za 50 zł. Aha. Tylko, że ja mam 100. Ma pan wydać? Nie, ale to nie szkodzi. Będzie pan miał od razu na 2 tygodnie. No, to fantastycznie. To ja jutro wpadnę po żarcik. Tak, tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak. A poznał pan naszego nowego sąsiada? Nie, nie miałem jeszcze przyjemności, ale wiem, że moja Henia go poznała. A skąd pan wie? No stąd, że mieszka z nim już od tygodnia, a z Obtym by chyba przecież nie mieszkała. Widzę, że nieźle pana zamurowało. To prawda, panie profesorze, nigdy bym nie przypuszczał, no. Ale mówię panu, pani Henryka wróci do pana po tygodniu skruszona i będzie pana całowała po rękach. Po rękach? Albo po czym tam pan będzie chciał, prawda? No. A jak zamierza pan tego dokonać? A niech pan spojrzy na mnie. No właśnie patrzę i dlatego pytam. Panie profesorze, czy ja jestem przystojny? Raczej chyba nie. No to z tym nie, to bym polemizował, prawda? I nie zgodził się nawet, ale raczej chyba to przyznałbym panu rację. Otóż, czy ja panu odpowiadałem, jak zdobywałem te wszystkie moje narzeczone? Znaczy te 2, o których pan mi wspominał? A 2 to mało, pana zdaniem? Aby ja w ogóle wychodzę na świat? Ja z tej nory nosa nie wyściubiam. Ja nie mam kontaktu z żadnymi kobietami. No chyba, że z Henryką. Widzę, że powraca pan do formy. Tak. Doskonały żarcik. Tak, ale wróćmy do tematu. Otóż te narzeczone były ogromnie zakochane. Zazdroszczę panu. Ale nie we mnie, panie profesorze, tylko w tych swoich narzeczonych. A ja swoimi metodami, o których zresztą panu opowiem, tak obrzydzałem tych narzeczonych, że poszukiwały ukojenia w moich ramionach. I pan również, panie... Ależ co pan, panie Rychu? I pan również się przekona, że pani Henryka postąpi podobnie. Wobec tego słucham z największą niecierpliwością. Lepiej niech pan popatrzy, bo chwila relaksu przed akcją na pewno nie zaszkodzi. Proszę. O, to jest lektura, od której nie można się oderwać. To już 11. nadzwyczajna przygoda kapitana M. Kiedy Łódź Warszawa zbliżała się zwolna do wybrzeży Australii, Bosman, siedząc na macie, oglądał jak zwykle w środę swój ulubiony, dotyczący najnowszej historii powszechnej, program publicystyczny Łagro Biznes. I jak pan ocenia tę sytuację? Dziękuję za tę ciekawą wypowiedź. A więc, drodzy państwo, wiedzą już państwo wszystko. Teraz należy podjąć decyzję. Ci z państwa, którzy są na tak, prosimy, na stronę niebieską, a ci z państwa, którzy są na nie, na stronę żółtą. Bardzo proszę. O, widzę, że po stronie żółtej została tylko jedna osoba. Czy możemy się zapytać, dlaczego? Ja nie rozumiem po polsku nic. Dziękuję. No co jest? Kapitanie Emo, jakiś NOP, czyli niezidentyfikowany obiekt pływający, zbliża się do Warszawy. Co to może być? A, to ten oszalały fizyk jądrowy profesor Świerk na ropie. Na czym? Na ropie, rowerze podwodnym. Jak pan to odgadł, kapitanie Emo? No po prostu spojrzałem w bulaj. Panie kapitanie Emo,
Ląd! Skoro ląd, to znaczy, że dopłynęliśmy już do Australii. Ląd od bomby! Profesor Świek ma bombę i zamierza się nią na nas. Co robić? Spuścić z łańcucha Hermana. Tak jest. Hurra, hurra! Kapitanie Emo, jest pan geniuszem! Jedyne, co Świerk może teraz zrobić, to nauczyć się jeździć bez trzymanki. Tak jest, bez rąk nie będzie nam już więcej zagrażał. No, no, chłopaki, zbyt pochopne wnioski. Nie zapominajcie o tym, że czas leczy rany. Święte słowa! Czytał Maciej Gudowski. Panie profesorze, pierwszy sposób to jest na pijaka. Na pijaka? Tak jest, bo panie profesorze, baby nienawidzą pijących facetów. Czyli że co? Czyli że jak ten pan pojawi się jutro w towarzystwie pani Henryki, zrozumie pan, co miałem na myśli. Do jutra, żegnam się. Do jutra. Panowie, akcja wygląda tak. U mnie tu jest klient w wypożyczalni i kiedy zobaczycie, że pani Henryka... Ta fajna czarna, co pan... No to panowie, to nie jest temat tej akcji, no. To w końcu jesteśmy dżentelmenami. Tak jest oczywiście. Kiedy zobaczycie, że pani Henryka zbliża się do klatki schodowej, wtedy wy od podwórka do drugiej klatki schodowej, szybciutko do mnie na górę i wtedy, wiecie co... No? Ale jak go rozpoznamy, jeżeli u pana będzie kilku klientów? Panowie, jak rozpoznacie? Palant, no. Palant i wygląda jak palant. No, no to szybciuteńko. Ciao. Przepraszam bardzo, nie widział pan może pana Rycha? Widziałem. A, to świetnie. Wczoraj, no i właśnie zapomniałem zabrać kapelusza. Tego? O, tak, tak. Cześć! Aleśmy wtedy nieźle pochlali. No nie można... Przez chwilę miałam nawet wyrzuty sumienia, ale widzę, że niepotrzebnie, panie profesorze. Ależ Heniu... Oho, nie stać nas nawet na pralnię. A tak przy okazji, Nelina jest na dole, natomiast tutaj znajduje się wypożyczalnia żartów. Żegnam, panie profesorze. Ty znasz tego pana? Już nie. Chodźmy, Adrianie, to nie miejsce dla nas. No i co? Udało się, panie profesorze. Widziałem, że pani Henryka była bardzo wzburzona. Tak, ale nie z tego powodu, co pan myśli, panie Rychu. To może żarcik? A my też możemy zobaczyć. To bez trzymanki wejdź na drabinę, podlej sasanki, a gdy już zejdziesz odsłoń firanki i zapuść kompakt z muzyką funky. Wówczas nie mając nawet skakanki, możesz poskakać, rozruszać tkanki, nie tak jak podczas mdłej kołysanki. Nie kończ Malibu, nie kończ kaszanki, tylko od razu stań szranki z funky, dając się zakuć w rytmu kajdanki. Czyś ty z handlówki, czy z budowlanki, czy na etacie tkwisz przedszkolanki, tańcz siostro funky bez nawalanki i noś od zaraz kaganki funky. Funty, liry, dolary, franki lub też za czeki płatne przez banki. We wszystkich sklepach, nawet Sri Lanki, kupisz bez trudu składanki cwanki. Nie będzie chyba w tym niespodzianki, że funky co dzień ma nowe funky, biorąc je w jazyr jak tatar branki, czyli ziemianki bądź też szlachcianki, najkrócej mówiąc kworków mieszkanki. Nie tak jak chłopki, co to ziemianki, nie mogły czerpać krztyny sielanki, chyba że jako
dworskie kochanki, w ramach owej pańskiej zachcianki. Zrezygnuj z prania, z nudnej czytanki, z ciasta, co leży na dnie brytwanki, z filmu, co sławi pod Kurskiem tanki, i suń przez parkiet jak przez śnieg sanki. Fruń jak tyranki, skacz jak baranki, a czasem tocz się niczym pisanki, przez hale, sale, ganki, krużganki, w takty wybuchowej mieszanki fanki. Za to dla panów, to znaczy chłopów, ja w sprawie fanki stawiam znak stopu, bo moim zdaniem najbardziej chłopu posłużyć może porcja hip-hopu. Kiedy hip-hopu słychać synkopy, to cieszą nawet się pracze szopy, i mędrcy cieszą się i jełopy, makaroniarze, jankiesi, szkopy. I nie są straszne wtedy roztopy, ani objazdy, ani wykopy, ani bez błysku słońca urlopy. A zatem chłopy, trenujcie stopy, by miały gibkość gnu antylopy, oraz by trwałość miały jak stopy aluminiowe, moc jak rodopy, góry zrębowe, do których tropy wiodą z Bułgarii do Europy. Zanim rozpoczniesz próbne galopy, podżyj złowróżbne ci horoskopy, w kąt ciśnij stresów z tygodnia kopy. Odstaw używki i psychotropy, co mózg klinują jak beczki czopy, do butonierki wpuść heliotropy, na nogi getr, nie zacieraj stopy. I nie ruszając na głowie szopy, z pomocą szminki upstrzyją w kropy, pora na salta, szpagaty, flopy, tylko uważaj, bracie, na stropy zbyt niskie. Iskier krzesząc zaś snopy, zelówką nie spal przypadkiem szopy, choć hip-hop grzeje z mocą salopy, nie będziesz kichał zbędne syropy. Bo nie wysłyszą nic stetoskopy i nie wypatrzą nic mikroskopy, gdyż chłop, co kocha tańczyć hip-hopa, jest odporniejszy od Robocopa. Ja wiem, panie profesorze, że pan mi nie ufa. A dziwi się pan? A dziwię się i udowodnię panu, że nie ma pan racji. Ciekawe. Jest drugi sposób. Pewnie równie dobry jak ten poprzedni. Proszę pana, jest dużo bardziej kosztowny, ale za to niezawodny. No ale pan nie może tak wyglądać, no to jest niedopuszczalne. No jak pan wygląda? Ale panie, przecież to nie ja. Nie, nie, chwileczkę. Jeżeli pan będzie siadał następnym razem do posiłku, to ja proszę założyć sobie śliniaczek albo jakąś serwetkę, no. No przecież tak nie można wyglądać, no. Niech pan szybko leci do sklepu kupić sobie jakąś nową marynarkę, no. Kobiety są ogromnie wrażliwe na punkcie ubrania, no. I niech pan szybko wraca również, żeby pan był świadkiem całego wydarzenia, a nie tak jak ostatnio, kiedy pan wszystko zepsuł, no. To znaczy już mam iść? No, a na co mamy czekać? Cześć, kocury. No. Kochane, tak jak zwykle robimy, że się świetnie spisał, nie możecie się doczekać i tak dalej, no. Tylko uważajcie, błagam was na jedną rzecz. Ma być w niebieskiej marynarce, no. No to cześć, kotki. Pa. Pa. No, gdzie jest ten pan Rycho? No, nigdy go nie ma. Och, och, ale to dusza. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja do pana Rycha. Nie ma go. To ja poczekam. Co się dzieje? Nie! Czyżby pan był zazdrosny o znajome damy pana profesora? Kochany, świetnie się spisałeś ostatniej nocy. Już nie możemy doczekać się następnej. Na Adrianie tutaj rzeczywiście jest bardzo duszno. Rzeczywiście. Ja pani nie znam w ogóle. Co tu się dzieje? Proszę puścić. Przedsiębiorstwo filmowe Widmokrąg demonstruje bulwersujący obraz ze świata makabry, tajna broń doktora Drankensteina. Tej nocy doktor Drankenstein nie posiadał się ze szczęścia. Oto bowiem po latach znoju i wyrzeczeń rozwiązał wreszcie problem jakże ważki zarówno dla niego, jak i dla całej ludzkości. A więc kolejny sekret padł właśnie moim łupem. Już wiem, jak otrzymać papier śniadaniowy. Odtąd pieniądze przeznaczone na posiłki poranne będę mógł w całości zużytkować na moje
kolejne epokowe wynalazki. A co z obiadami i kolacjami, doktorze? Wynocham, Atole. Zaproponował doktor Drankenstein i uzupełniwszy płyny w organizmie, udał się strudzonym krokiem na zasłużony odpoczynek. A kiedy znużony wreszcie przysnął, ukazała mu się we śnie zagadkowa wizja. Listwo, ojczyzno moja, ty jesteś... Ty jesteś umówiony, doktorze, z kimś o 17:00. Wstawaj szybko, bo się spóźnisz. Precz mi z tymi kończynami, ty trepie. Dobra. Eins, zwei, drei. O co chodzi, herdydurkę? Spasiba, wracz Drankenstein, za to, że znalazł pan dla mnie chwilkę. Pozwoli pan, że na wstępie powiem kilka słów o sobie. Urodziłem się... To widzę. ...na Uralu, a tutaj wlądowałem jako dwuletni malczyk. Z tego okresu pamiętam tylko, jak matka, usypiając mnie, śpiewała tęsknym głosem nad kołyską. Uralu, czy ci nie żal? Dzisiaj matki już nie ma. A ja interesuję się strzelectwem kulowym. To właśnie dwa okazy z mojej ulubionej kolekcji rogacz. Rzeczywiście, niczego sobie. Śród... Mówił pan, że kule. Śród nocnej ciszy grasuje tu bardzo wiele band. A ja jako przywódca kontrabandy... Czyli takiej bandy, która zwalcza inne bandy. Sam lepiej bym tego nie wyraził. A więc ja, jako przywódca kontrabandy, chciałbym zapewnić bezpieczeństwo moim ziomkom! I dlatego mnie nużna by wraz skonstruował niezwyciężonego potwora. Ponieważ moja kontrabanda nie jest niestety aż tak liczebna ja, ażeby mogła sprostać wszystkim opryszkom i rabusiom. Herdydurkę. Herdydurkę! Proszę zgłosić się za tydzień. Tak toczno, wracz Drankenstein, danke von. Volkswagen! Słucham! Volkswagen do mnie! To gdzieś powiedziałem, że słucham. Bardzo ciekawe wiadomości. Ja też mam bardzo ciekawe wiadomości. Biegiem tu do mnie, cymbale. Dobra. Skoczysz mi na złomowisko i skombinujesz 50 kg stali damasceńskiej, a następnie polecisz na cmentarz i wygrzebiesz mi świeżego truposza, tylko żebym miał ze 2 metry z hakiem. Hak? To się prędzej znajdzie na złomowisku, doktorze. Precz mi stąd ciemna maso. Dobra. Volkswagen do mnie. Gazem. Co robisz, półprodukcie? No, przecież sam pan powiedział, że gazem, no. Zostaw to tłumoku i bierz się do robota. Wszystko już jest gotowe. Wystarczy go tylko ożywić. Chyba coś się stało, panie, bo biją na alarm. No jaki alarm? To on po prostu ma serce jak dzwon. Resztę zresztą też. Włączaj. Przypatrz mi się uważnie. To moje najwspanialsze dokonanie. Grobokop. Dlaczego? Bo nie dość, że grobokop jest nie do pokonania, to jeszcze do tego po unicestwieniu ofiary chowa ją. Ale on się przecież w ogóle nie rusza. Bo on się rusza tylko wtedy, kiedy zabija. Tak. Kiedy zabija? Kiedy usłyszy jakiekolwiek słowo w języku obcym. A jaki to jest jej język obcy? Taki, którego on nie rozumie. Na przykład? No, na przykład... Zdrowstwujcie! Otwór! Goni go, panie doktorze, po podwórcu. Pewnie go zaraz dopadnie. Już go ma. Szepnął go szpadlem 2 razy w ciebie i utłukł jak feplujkę. A teraz wychował dół i go chowa. Chyba lepiej z nim nie grać chowanego. Ciekawym, czy coś o tym powiedzą w dzienniku.
I na zakończenie wiadomość z ostatniej chwili. Dziś w godzinach porannych w miejscowości Hantle Wielkie, w nieustalonych jak dotąd okolicznościach, zaginął nigdy nie przyłapany na gorącym uczynku, choć od lat podejrzewany o kontrabandę na olbrzymią skalę, Oberleutnant Hans Dydurke. Na miejscu zdarzenia jest już nasz reporter. Halo, Walter, co o tym wydarzeniu mówią mieszkańcy Hantli Wielkich? Jakie są ich komentarze? Co pani sądzi o Herr Dydurke? To był bardzo zacny człowiek. Wszyscy go kochali i nikt by mu krzywdy nie zrobił. Stale pomagał mi, moim dzieciom. Bo to były jego dzieci, ty. Bo ty nie byłeś w stanie. Tak naprawdę to były moje dzieci, ale nie o to chodzi. Po mojemu to jego zabili. I bardzo dobrze, panie redaktorze, bo to był okrutnik, jakich mało. Do tego stopnia, panie redaktorze, że bił w domu nawet monety. A więc, jak sama słyszysz, Rozo, komentarze mieszkańców Hantli Wielkich nie są w żadnej mierze jednoznaczne. Ile głów, tyle opinii, czyli jak mawiali starożytni Rzymianie, quod capita, tot sensus. Czytał Maciej Gudowski. No i co pan najlepszego zrobił? No, co zrobiłem? Kto panu kazał kupić taką marynarkę? Pan. No ale nie taką samą, jak ma pan Adrian, no. Pomyślałem, że skoro ma taką pan Adrian, to zapewne podoba się Heni, no więc... Dobra. Przejdźmy do sposobu trzeciego, który nie uwzględnia pana obecności, w czym upatruje jego skuteczności. A jaki to sposób? Otóż, panie profesorze, baby nie znoszą, jak chłopy oglądają świńskie pisemka. A, no i co? No i w teczce z napisem mojej homby podrzucimy takie świńskie pisemka panu Adrianowi. No. Jak to podrzucimy? A niech pan się o nic nie martwi, niech pan kupi świńskie pisemka, a ja się zajmę resztą. Dobra. No to co, gdzie tniemy? Tu. Nie widzisz, że tu sęg jest? No to tu. To tu. No dobra, tutaj tniemy i koniec. Panowie, zobaczcie, coś niesamowitego, tam na niebie, o tam, wysoko, tam. Z przodu, panie profesorze, nie tu. Tam jest przód, tam. Nie tu! Gdzie jest przód? Gdzie jest przód. O, jest przód. O, dobrze. Och, to ciężka dycha. To będzie dobra. O, i teraz. O, proszę pana, poczekaj pan. I na ten drugi pan. To ja idę, panie Rychu. Wie pan co, ja o czymś zapomniałem, niech pan idzie. Dobrze, panie profesorze, pójdę. Ale ciekawe, o czym pan zapomniał? Jak to, o czym? No o bardzo ważnej rzeczy, że strasznie trudno było zdobyć tę pisemkę. Musiałem do specjalnych sklepów się udawać, panie Rychu. Do jakich sklepów specjalnych, no? Z takimi pisemkami. No to co pan mi o takich rzeczach mówi? Na 11 piętrze? No, przecież to ważne. Ważne. Wie pan co, ptakom nie zazdroszczę. To straszne, no muszą spać na takiej wysokości. Nie tylko spać, tą resztę też muszą robić. No. Niech pan mnie nie depcze, błagam pana. Już nie dam rady. No. Za co mam pana złapać? Pana lepiej za rękę, tylko ręką, a nie nogą. Gdzie pan ma rękę? Będziemy uratowani. Tak. Szybko, deska! Szybko! Przecież tam nic nie ma! Dawaj, bierzemy się za pięcie! Zostaw tą szklankę i do roboty! Witam państwa kulinarnie. Jak udusić mięso z jarzynami, to problem, który rozwikłam już niebawem na oczach państwa. Panie Stasiu, niech pan rzuci mięsem. Kura może być, panie Stasiu, z tym, że później, bo na razie proponuję zmianę od tematu audycji, a tematem tym będzie orzech. Buongiorno, Ricardo.
włoski. Buongiorno, Arturo. Niezmiernie dziękuję, że swoją niezrównaną osobą zaszczyciłeś progi mojej audycji. Prywatnie przyznam, że jestem twoim zagorzałym fanem. Molto grazie. Dobra, no fajna, cześć. No. Panie redaktorze, jakieś laski do pana. Panie Stanisławie, cóż to za słownictwo? Mówi się młode damy. Niech wejdą. A zatem orzech włoski, jak państwo widzą, jest o wiele większy od orzecha laskowego. Dziewczyny będą 20. A z kolei orzech włoski jest o wiele mniejszy od orzecha. No, panie Stasiu, jak jeszcze orzechy występują w przyrodzie? Dla ułatwienia dodam, że nie rosną w naszym kraju. Może być jakaś podpowiedź? Dobrze, no, jak robi kura? Już wiem, chodzi o orzechy ziemne. Dlaczego? No bo kura robi na ziemię i potem zagrzebuje pazurami. Jak robi kura dziobem? No. Z tego co wiem, panie redaktorze, to kura nie robi dziobem, tylko... Kura robi ko-ko-ko! Chodzi o orzechy kokosowe. No tak. Na cóż mogło nam się przydać orzechy, panie Stanisławie? O, mnie to na kut. Na kutię, to tę potrawę wigilijną. Oczywiście, z tym, że kutia, panie Stanisławie, to raczej z makiem. Z makiem to figa, panie redaktorze. Panie Stasiu, powracam do tematu. Na cóż może nam się przydać orzech? Na meble. Ja sam mam komodę z jasnego orzecha. Gratuluję, panie Stasiu, ale to jest audycja kulinarna. W związku z tym nie będziemy wykonywać mebli, tylko tort orzechowy i stąd właśnie maszynka. Bardzo proszę, panie Stasiu, niech pan zmieli orzechy. A jak już pan zmieli, to wmieszamy te orzechy w garnuszku tutaj z masą i uformujemy tort orzechowy. Ale ja, żeby nie przedłużać, przyniosłem wcześniej. Bardzo proszę, z domu. Już gotowy. Coś chyba nie tak z tą maszynką, panie redaktorze. Dlaczego nie tak? No, a dlaczego pan pali w pracy? Nie mówiłem, że to się źle skończy? No, niech pan siada, zaraz wezmiemy karetkę. To świetnie, panie redaktorze, tylko kto będzie powoził? Niech pan siada. Panie Stasiu? Tak? Ma pan urlop. Jaki urlop? Teraz zdrowotny, później wypoczynkowy, a jeszcze później... Bezpłatny i bezterminowy. Panie prokuratorze, oddaję panu głos. Wysoki sądzie, oskarżam obecnego tu na sali rozpraw Mariana Skoczka o to, że w dniu 19 stycznia, to jest podczas zawodów narciarskich, pobił wszystkich rywali. Teraz też po Adrianie. Wyobraźcie sobie, panowie, co ja dzisiaj znalazłam w torbie mojego Adriana. Świńskie pisemka. Ja nie podejrzewałam, że to taki mężczyzna. A myśmy od razu wiedzieli. No właśnie. Panowie interesują się samochodami, motocyklami, sportem, a on zwierzątkami. Panie profesorze, co pan kupił? To, co pan chciał. To teraz bym chciał... Tak, panie Rychu. ...odpocząć od pana. Do widzenia. Do widzenia. Ja nie podejrzewałam, Rychu, że to takie szczęście wreszcie spotkać wymarzonego mężczyznę i widzieć z nim gniazdko. Chodzimy sobie po sklepach, kupujemy krzesła, fotele, lampy i... Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Rychu. Pani Klaudia, czy nie widział pan może Adriana? Zaraz wróci, poszedł do sklepu. No tak. No skąd on miałby niby wiedzieć, że ja wrócę dzień wcześniej? Kochanie, idźcie pobaw na podwóreczko, tatuś zaraz wróci. Ciekawe, który to tatuś w tym tygodniu. Czy pani uwierzy, że mój mąż, Adrian, uwinął się w ciągu tygodnia z urządzaniem mieszkania? Nie no, co prawda, on wynajął sobie z tym celem służącą, no, ale zawsze. Zresztą, wie pani, on dzwonił do mnie, żeby zapytać, czy może użyć kobiety. No i użył. Tak, do pomocy. Wie pani, ja się zgodziłam. Ja już byłam tak wykończona tym urządzaniem. No a może ja się już tam udam? No właśnie.
O matko, a gdzie ja mam klucze? Może w kieszeń? Oto one! A! To pani jest tą sługą! No patrz pan, panie Rychu! Jaki ten świat mały, co? Ej, to ja się może z panią od razu rozliczę, dobrze? Nie, nie, to może ja już się sama z nim rozliczę. Dobrze. Do widzenia, panie Rychu. Było mi niezmiernie miło. Mnie również. Do widzenia, pani. To może ja zaproponuję żarcik. Rychu, pomożesz mi się przeprowadzić do profesora? Oczywiście, że pomogę. A co z tego będę miał? To co dawniej.